Początków ruchu montanizmu można doszukiwać się około 150 roku naszej ery, co czyni go jednym z wcześniejszych odłamów wczesnego chrześcijaństwa. Nazwa montanizm wywodzi się od Montanusa, zwanego również Montanem, którego uważa się za założyciela tego ruchu. Montan był neofitą, czyli osobą, która została świeżo nawrócona na chrześcijaństwo. Pochodził on z Frygii, czyli z zachodnich terenów dzisiejszej Turcji, gdzie zapoczątkował działalność swojego ruchu. Z uwagi na miejsce, w którym został on zapoczątkowany, ruch ten nazywano również herezją Frygijczyków. Szczególnie aktywna działalność ruchu montanizmu przypada na drugą część II wieku, kiedy zaczął on się rozprzestrzeniać na terytorium całego ówczesnego Cesarstwa Rzymskiego. Ruch ten charakteryzował się ogromnym naciskiem na profetyzm. Nazwa profetyzm opiera się na słowie wywodzącym się z języka greckiego profetes, oznaczającego proroka. Sam Montan uważał, że przemawia przez niego Duch Święty, wspomniany w Ewangelii Świętego Jana jako paraklet, co można tłumaczyć jako pocieszyciel lub obrońca. Swoje twierdzenie uzasadniał następującym fragmentem. A pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Montan wpadał w ekstazy, podczas których prorokował i wypowiadał różne pouczenia dla swoich wiernych, które miały być inspirowane łaską Ducha Świętego. Wkrótce po utworzeniu swojego ruchu do Montana dołączyły dwie kobiety, Priska i Maksymilla, które również, podobnie jak Montan, wpadały w ekstazy i wygłaszały różne proroctwa, które miały pochodzić z inspiracji Ducha Świętego. Od wiernych podążających za nauczeniami Montana i jego prorokiń oczekiwano zupełnego posłuszeństwa wygłaszanym przez nich nakazom. Należy zaznaczyć, że ruch montanizmu nadawał dużą rolę kobietom, a równocześnie odrzucał autorytet kościelny, jak i samą hierarchię kościelną. Z reguły wspomniane wcześniej objawienia miały charakter eschatologiczny, czyli nawiązywały do przypowiadanego przez Montana i jego prorokinie zbliżającego się końca świata, na który trzeba się przygotować. Słowo eschatologiczny nawiązuje do greckiego słowa eschaton, które oznacza koniec. W swoich wizjach o końcu świata nawiązywali oni do fragmentu z Apokalipsy Świętego Jana o Nowej Jerozolimie, który brzmi następująco. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte Jeruzalem nowe ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu. Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni jego ludem, a on będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierć już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie. Oto czynię wszystko nowe. I mówi, napisz, słowa te wiarygodne są i prawdziwe. I rzekł mi, stało się, jam alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem. A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką, to jest śmierć druga. I przyszedł jeden z 7 aniołów, trzymając 7 czasz pełnych 7 plag ostatecznych i tak się do mnie odezwał. Chodź, ukażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosą i ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Montaniści uważali, że Nowa Jerozolima będzie ulokowana gdzieś we Frygii, czyli w miejscu, skąd wywodził się ich ruch. Uznawali, że na nadchodzącą apokalipsę należy się przygotować przez bardzo surowe posty oraz rygor moralny. Uważali, że bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie się na rychłe przyjście Królestwa Bożego. W ruchu tym funkcje kapłańskie spełniali zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Montaniści wierzyli, że po śmierci jednej z prorokin nastaną wielkie prześladowanie, wojna oraz wcześniej wspomniany koniec świata. Po śmierci Montana i jego prorokin przypuszcza się, że montaniści jako społeczność przetrwali do V wieku naszej ery, a niektóre źródła utrzymują, że ich ślady w rejonie Azji Mniejszej można było dostrzec jeszcze w IX wieku naszej ery. Ograniczenie wpływów montanizmu wpłynęło na powolną konsolidację i klarowanie się instytucji Kościoła powszechnego oraz utrwaliło zasadę, że kościoły lokalne muszą być poddane osobom wyznaczonym na funkcje kościelne. Montanistów nigdy oficjalnie nie uznano za heretyków, uznaje się ich natomiast za ruch schizmatyczny. W obecnych czasach pewne podobieństwa do montanizmu można zauważyć w ruchach takich jak Ruch Odnowy w Duchu Świętym, a także Luterańska Odnowa Charyzmatyczna.